Dobry wieczór, Marcelina Bociek. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Polska pozostaje w układzie niskiego ciśnienia. W ciągu najbliższej nocy w kraju kształtować się będzie niższy znad północnych Włoch. Przede wszystkim w zachodniej części naszego kraju przyniesie on duże zachmurzenie z opadami deszczu, a także lokalnie zagrzmi. Podczas burz opady deszczu będą zdecydowanie bardziej intensywne. Powieje też silny, porywisty wiatr. Nieco inna sytuacja czeka mieszkańców wschodu kraju. Tam noc zapowiada się zdecydowanie bardziej pogodna. Na termometrach od 12 do 14 stopni Celsjusza, więc będzie to ciepła noc. Jutro w Polsce pogodę psuć będzie front atmosferyczny związany z niżem właśnie znad północnych Włoch. Już w całej Polsce od samego rana niebo będzie się mocno chmurzyć. Wystąpią opady deszczu, a także lokalnie zagrzmi. Synoptycy zapowiadają, że podczas burz mogą wystąpić też opady gradu. Natomiast na termometrach przyjemne wartości od 22 do 23 stopni w przeważającym obszarze kraju. Najcieplej w Warszawie, tam 25 stopni Celsjusza, najchłodniej w Zakopanem 16 stopni Celsjusza. Sprawdźmy teraz, jaka pogoda czeka mieszkańców naszego regionu. Na Kujawach, podobnie jak w całej Polsce, noc przebiegnie nam pod chmurami deszczowymi, a także burzowymi. Popada intensywniej, powieje silny, porywisty wiatr podczas burz. Jednak będzie ciepło. Od 13 do 14 stopni Celsjusza na termometrach nad ranem. Natomiast wszystkie zjawiska atmosferyczne będą tracić na intensywności razem z upływem nocy. Ranek będzie pogodny, jednak jutro już przed południem czeka nas zmiana pogody. Do Polski i do naszego regionu przybędzie front atmosferyczny, który popsuje pogodę także na Kujawach. Tutaj czeka nas duże zachmurzenie, popada deszcz, a także lokalnie zagrzmi. Także w naszym regionie synoptycy zapowiadają opady gradu. Na termometrach wysokie wartości niezmiennie 22 do 23 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne będzie się nieznacznie wahać jutro w południe w Bydgoszczy na barometrach około 1000 hektopaskali. Tymczasem żegnam się z Państwem, życzę udanego wieczoru. Do zobaczenia.